Drodzy Państwo, po ostatnich dość, no przyznajmy szczerze, średnich dniach, jeśli chodzi o eventy i cały content w FIFA, czas na nowy event, który za minutę się zaczyna, otworzymy sobie paczki, zobaczymy co ciekawego dodali, więc witam Was bardzo serdecznie, proszę zostawcie łapę w górę taką dla zasięgu i komentarz i teraz lecimy z następnym materiałem, smacznego, jak coś dobrego jecie, jazda z tym, trafmy jakąś piękną kartę dziś. Mamy to, drodzy widzowie, stało się Team 1, zobaczcie sami jak wygląda, pewnie zresztą bardzo dobrze już widzieliście, ale w tym momencie zobaczę razem z wami Sanchez, Llorente, Isak, Skriniar, Saliba, Benrahma, Fernando, do tego Dele Alli, Angelino, Trimmel i Milner. Tak to się prezentuje, który najciekawszy? Muszę zobaczyć na statystyki takie dokładniejsze, ale teraz w tym momencie też zobaczmy sobie, co ciekawego tutaj jest, jeśli chodzi o paczki oraz co mamy w Objective, SBC, tradycyjny piątkowy przegląd kontentu i otwieranie paczek. Lubię te odcinki nagrywać. A teraz mamy paczki za 1000 i są limitowane, więc drodzy Państwo, w takim razie dajcie mi chwilę, szybkie doładowanie i lecimy z tym. Mam nadzieję w ogóle, że uda się dzisiaj dropnąć chociaż jednego, naprawdę byłoby super. Jeden zawodnik... oni się nazywają jeszcze raz, jak? Fantasy Food, przepraszam, jeden zawodnik Fantasy Food i byłoby po prostu idealnie. No ale sami wiecie, że to nie będzie łatwe do trafienia. Zobaczmy, na pewno ten pack opening jest mi potrzebny, bo tutaj pusto w klubie jest niesamowicie po wszystkich ostatnich SBC o ikony i tak dalej. Mamy informa, pierwszy inform trafiony dziś. Jest to bramkarz, oczywiście reprezentacja Belgii, Sells. Raczej drogi nie będzie, ale sobie go wrzucę może na listę transferową, żeby jednak... Czekajcie, tych sobie skupię sobie. Żeby jednak zbierać sobie to, co jest potrzebne i później wrzucać do kolejnych SBC. Na spokojnie, powolutku. Mam jeszcze 10 takich paczek. Także... Byle jeden jakiś środkowy obrońca. No niezbyt, to jest Matip. Muszę wam też powiedzieć, że kolejny odcinek Premier League Tour, który będzie, to... kontencik niesamowity, bardzo lubię tą serię nagrywać, jest mega ciężka i logistycznie i finansowo do ogarnięcia, ale jak dla mnie topowa na kanale. Dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Lewy obrońca Argentyny, oczywiście jest to Acuña. I mamy tutaj tak jeszcze Morisa, ale tych kart jest teraz, patrzcie, lecą cały czas. Dobra, panie Acuña, na razie idziesz do klubu, tam się przydasz bardziej. 8 paczek jeszcze przed nami, mam nadzieję, że zdążę, chociaż jakoś niesamowicie szybko to nie idzie. Luka Modric, to nie jest, to jest Rakitic 82. A, no i dajcie znać, co sądzicie o meczu ostatnim. Real Barcelona. No, nie spodziewałem się, że Real dostanie oklep w tym meczu. Oczywiście, że nie, tym bardziej, że Barcelona grała składem, jakim grała. Zaskoczył mnie totalnie styl. To było coś dla mnie mega dziwnego do oglądania, bo Barcelona nigdy tak chyba nie grała, kiedy ja pamiętam, żeby tak głęboko się bronili i tak grali ultra defensywnie, a tu mamy Edersona 89, no ale patrzcie, to było skuteczne, Real bez żadnego celnego strzału w meczu. Edersona może sobie... Oj, podwójny walkout! Dobra, to ich może sobie sprzedam, tych dwóch panów z ligi angielskiej. Także no na pewno też to, co mi się nie podobało, to zachowanie zarówno i Gaviego, i Viniciusa. Nie wiem, czy jeden i drugi nie powinien wylecieć z boiska i naprawdę uwielbiam Viniego, bo jest zarąbistym piłkarzem, ale strasznie nie podoba mi się to, jak pajacuje po prostu, no nie lubię tego, drażni mnie to niesamowicie. Teraz weźmy sobie tutaj i tutaj, to sobie usuwamy, git. Czekam dalej na trafienie jednego dobrego zawodnika. 1000 FIFA points, kolejna. No przynajmniej jakąś ikonę dropnijmy, co? Jak nie takie, to ikony. Ale informów mi dzisiaj sypie. Coś czuję, że będzie jakieś SBC, gdzie będzie potrzebny inform, to wtedy mi się przydadzą. Więc lepiej ich chyba trzymać. Dobra, do 400 tysięcy na koncie pewnie dzisiaj na spokojnie sobie dobijemy. No jednego Fantasy Food, to mógłbyś taki... Nawet tego Millera możecie mi dać. Tak, żeby tradycję tylko podtrzymać i trafić zawodnika eventowego. Stało jeszcze 3 paczuchy. 3 paczuchy i zobaczmy, co my tutaj mamy. No nic ciekawego. Środkowy pomocnik ofensywny. Oczywiście BVB. Jest to Marco Reus.
i kart specjalnych jak na lekarstwo w dzisiejszym odcinku. Oprócz informów, no to wiadomo, że nic. Jeszcze zostały dwie paczki. Dwie paczki, a tutaj co jest? Gwarantowane 86+. I wypożyczona ikona. Wypożyczona ikona mnie średnio interesuje. Ten gwarantowany 86+ może by oddał. Tak jak może też by oddało tutaj lepiej. To był Brozowicz. Tak, Brozowicz 86. No i niesamowite ilości tych zawodników z Ameryki, że tak powiem. A teraz tak, to jest niewymienne w ogóle. Spróbujmy no, za 500 FIFA points, może akurat ktoś dropnie. Jest inform. Niemiec, Cam, Thomas, Thomas Müller, ile on ma? 88. Ty tak, za 500 to było spoko. I jeszcze wypożyczony, kto to może, Desai po raz 358 u mnie w piku. Weźmy sobie więc, może niech to będzie Makalele, ale żaden z tych trzech zawodników nie sprawiał mnie jakiegoś efektu wow. Dobra, to sobie usuwam w takim razie i zobaczmy, co ciekawego mamy tutaj jeszcze. Może zaraz otworzę jeszcze jedną paczkę, ale najpierw zobaczmy, czy mamy coś ciekawego w SBC. Co nam tutaj dorzucili? Wchodzimy sobie w zakładkę live, no i przechodzimy w prawo. Memphis Depay. Te karty, przypominam, mogą się upgrade'ować. W jaki sposób, zaraz się też dokładnie dowiemy. Mamy tutaj to rozpisane. Czyli tak, od 17 marca licząc, jeśli zawodnik zagra w trzech spotkaniach na 6, dostanie plus 1 overall. Jeśli napastnik lub pomocnik strzeli dwie bramki lub zanotuje dwie asysty w następnych 6 meczach, dostanie plus 1 overall. Jeśli jego klub wygra chociaż jedno spotkanie w 6 spotkaniach, plus 1 overall. Jeśli jego klub w następnych 6 meczach nie przegra spotkania żadnego, to ma plus 1 overall i 3 nowe trajty. Więc tak to wygląda, dość spore upgrade'y mogą mieć te karty, tak mi się wydaje. Memphis Depay, który ma 5 gwiazdek słabszej nogi, przepraszam, 5 gwiazdek sztuczek i 3 gwiazdki słabszej nogi. Szkoda, że ta słabsza noga nie została oceniona na 4, bo naprawdę byłby fajnym zawodnikiem. Tak się zastanawiam, czy on na SPO byłby, mógłby być naprawdę ciekawy. Tym bardziej, że nie wiem jak z występami jest, ale raczej za zwycięstwo będzie upgrade. Więc 90 overall będzie miał. Ja sobie go zaznaczę, wiem, że to jest zawodnik Athletic. O nie, tej ikony na pewno już nie robię. Nie dość, że to jest drogie, to jeszcze dajecie mi taki szrot. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Nie, nie chcę. Czy tutaj mamy coś jeszcze nowego, fajnego? Chyba nie. Chyba na razie tylko Memphis Depay się pojawił. Czy ten Depay jest drogi do zrobienia? Zobaczmy. 87, 85, 84. To są trzy segmenty, które musicie przepalić. No 87 najdroższe, wiadomo, ale 85, 84 to nie są drogie rzeczy. Ale zobaczmy jeszcze na Objective. Kogo my tutaj ciekawego mamy? Jest Guiri. Pamiętacie go? 4x3. No to jest na pewno ciekawe. O, żeś ty! Ginolan co tu się wydarzyło w tym momencie? Takiego Ginola mieć wypożyczonego na chwilę. O rany. O rany. Czy ten Ginola w ogóle jest do trafienia? Czy... Nie no, musi być do trafienia. Ginola 91? Czekajcie, ja to sprawdzam. Czy na rynku transferowym to będzie teraz widać? Zobaczmy. Fantasy Food Hero. Pokażcie mi to. Ty, czemu ich nie było widać? Czemu? Ja zawsze wchodzę na Twittera EA Sports i oni tyle rzeczy tam nie dodają, że to jest po prostu hit. Na szczęście można to sprawdzić w FIFA. Kurdoba 88. Jestem teraz ciekaw, czy te karty też się będą upgrade'ować. Tutaj nic nie ma w tym temacie napisane, więc chyba nie. QL 90. QL-em się grało bardzo fajnie, miał tak dobre zewniaki. Do tego co, Crouch, Riken, King na środku obrony. No nieźle. Ale to mogli mu fizyczność dać przynajmniej z 85, już tak delikatnie to zupgrade'ować. Czy tutaj coś jeszcze mamy ciekawego? Ginoli chyba jeszcze nikt nie... O, Abedi Pele. Abedi Pele za 1,5 mil... Jest i Ginola! Taki Ginola, 5x5.
93 agility, tak, finishing, shot power, long shoty. Przepotężna karta. Przepotężna karta. Gino, ty, on jest z Premier League? Czekajcie, poprzedni Ginola, przecież on był... Chwila. Albo ja teraz pomieszałem coś. Przecież poprzedni Ginola był chyba z Ligi Francuskiej, z tego co ja pamiętam, no nie? Oczywiście, że tak, a ten Ginola jest z Premier League. Drodzy Państwo, on będzie tak drogi, że to jest aż niewyobrażalne. Ginola będzie obrzydliwie, obrzydliwie drogi. Ja teraz w takim razie zobaczę sobie, może na Futbinie to będzie lepiej pokazane. Oczywiście, że tak, no mamy z tych zawodników, których widzicie, to w zasadzie wszystkich tutaj już sprawdziłem, bo jest King, Cordoba, Capdevila, jest też Riken, Abedi Pele. Zobaczmy, czy też Abedi Pele ma zmienione, może tutaj... Abedi Pele miał ligę francuską, a co ma teraz Abedi Pele? Dalej ligę francuską czy coś innego? Czekajcie, zobaczmy sobie to na szybko. Ej, to jest naprawdę ciekawe, bardzo mi się podoba design tego. Dalej liga francuska, więc to bez zmian. Capdevila tutaj też chyba został przy tej samej lidze, tu się nic nie zmieniło. Tak, liga oczywiście hiszpańska. Nie wiem jak z Kiwelem tylko. Gdzie jest Kiwel? Pokażcie mi proszę Kiwela. Panie Kiwel. King został w tej samej, Cordoba też ta sama liga, czyli u Ginoli zmienili, a Kiwel teraz ma Premier League, a wcześniej miał co? Czekajcie, zobaczę sobie od razu. Wcześniej miał również Premier League. Dostał plus 2 overall. Kurcz, ale ładne te karty są. Ale ładne są te karty. Może ja bym kupił jednego na dzisiaj? Dajcie mi chwilę, się zastanowię. Dobra, wiecie co? Drodzy Państwo, jedną rzecz musimy zrobić. Ja myślę, że to jest idealny moment, żeby przywitać naszego nowego zawodnika. Pół miliona? No nie, no troszkę może mniej. A jednak więcej. A, czekajcie, to nie ta karta, to Food Hero. On chyba z tego co pamiętam, jak sprawdzałem przed chwilą, to około 480 tysięcy kosztuje. I dlaczego chciałbym kupić Croucha? Po co mi w ogóle Crouch potrzebny? Patrzcie na to. Tylko niech go złapię na rynku transferowym. Zaraz wam pokażę. Jest Crouch za 495. Jeszcze nie jest, dobra. Come on, panie. Nie no, pani Crouch, weź nie rób. 499, nie zdążyłem. Jak on szybko schodzi w ogóle. O dobra, tutaj jest go więcej. Weźmy w takim razie Croucha i teraz tak. Pół miliona za Croucha, to nie brzmi dobrze, ale wiecie co? On ma 5 gwiazdek sztuczek. Food Champions z Crouchem będzie grane, więc zapraszam was bardzo serdecznie dzisiaj na streama. Myślę, że zaczniemy sobie około 22. Panie Peter, ale pan będzie skręcił. Ale on ma dobry agility i balans, 85-83. No jak się będzie źle spisywał, to najwyżej go po prostu sprzedam. Tutaj coś się jeszcze im story nie wczytało, jeśli chodzi o pana Croucha. Ale może być naprawdę śmiesznie, tylko teraz mam do was jedną prośbę. Jedną malutką prośbę. Pod spodem sobie zobaczcie tutaj na mój skład. I tak, Kiliana trzeba będzie wyrzucić. I jakoś to muszę poskładać, żeby to miało ręce i nogi, żeby byli na zgraniu. Jeśli macie jakieś pomysły, to piszcie pod spodem w komentarzu. I zapraszam was na stream. Mamy kartę, jak ona się nazywa? Hero Fantasy, tak? Kurczę, teraz będę zapominał cały czas... Jak te karty się nazywają? Hero Fantasy, można chyba tak nazwać. Hero Food Fantasy. Widzimy się wieczorem i naprawdę może być ciekawie. Jak to w ogóle będzie wyglądało? Crouch 5-gwiazdkowy. Można? Można.